Jeżeli od dziecka marzyłeś o tym, aby tworzyć kompletną obróbkę dla dowolnego konturu, to świetnie trafiłeś. Cześć, to Radek Walecki z blogu operatorzy cnc.pl i dzisiaj sobie powiemy czym są SL cykle oraz jakich używać. Zacznijmy od tego czym w ogóle SL cykle są. Skrót SL oznacza mniej więcej tyle co Subcontour List, czyli lista podkonturów. Na przykład rysując taki kontur, możemy utworzyć do niego kompletną obróbkę, gdzie mamy w środku wejście, na przykład po spirali czy po rampie, określając konkretne nałożenie narzędzia, czyli konkretne AE, konkretne dosuwy, wy bezpieczne wyjścia, itd., itd., itd. tak aby utworzyć pełną kieszeń. Czy na przykład wysepkę. Lista podkonturów również odnosi się do tego, że możemy sobie utworzyć dla jednej obróbki 12 konturów. Które możemy dowolnie na siebie nakładać. Tworząc przy tym na przykład kieszenie, czy na przykład jakieś wysepki, tworząc jeszcze na przykład kieszeń, w której będą występować jakieś wyspy, czy jeszcze mniejsze kieszenie, i tak dalej, i tak dalej. Możemy te kontury dowolnie sobie łączyć. Dzisiaj, jako że to jest dopiero początek, to jest dopiero pierwszy film, sobie omówimy po prostu zwykłe wybranie takiej kieszeni. Narysujemy sobie najpierw ten kontur i potem utworzymy do niego obróbkę kieszeni. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz lub oglądasz mnie od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do kliknięcia tego czerwonego przycisku. No dobrze, w takim razie przechodzimy do, do symulatora, wchodzimy w programowanie, tworzymy sobie nowy plik SL1.a i tworzymy sobie taką przygotówkę, jak tutaj mamy w instrukcji obsługi. I wybieramy sobie x0, y0, wybieramy narzędzie. Następnie tworzymy sobie jakiś prosty, prosty przejazd. Po wywołaniu narzędzia sobie jeszcze podniesiemy wrzeciono na bezpieczną wysokość Z. I wpisujemy sobie tutaj Z0 w maksymalny i M91. I przez, dzięki temu wrzeciono nam po prostu podjedzie najpierw zupełnie do góry i później dopiero przejedzie na te współrzędne XY. Tużmy sobie bezpieczne wyjście. I zakończenie programu. I w podprogramie sobie narysujmy ten kontur, który tutaj mamy z boku. I tworzymy podprogram o numerze 1. Zamykamy go zerem. I wpisujemy sobie te dane. I tak przejeżdżamy sobie najpierw w x na dwójeczkę W y na 30. Następnie wybieramy fk. I wybieramy sobie FC. Tak, czyli jesteśmy w tym punkcie. Robimy sobie zaokrąglenie i chcemy utworzyć teraz prostą, która będzie styczna do tego łuku. Czyli wybieramy sobie FLT i nic nie wpisujemy. Nie potrzebujemy żadnych danych tutaj podawać. Po prostu teraz tworzymy sobie kolejne, kolejne zaokrąglenie i sterowanie sobie na podstawie tego zaokrąglenia wyliczy gdzie ma tą prostą po prostu poprowadzić. Czyli wybieramy sobie FCT DR- R15 CCX 50 i CCY 75 Jeszcze włączmy sobie może sterowanie. Znowu tworzymy FLT FCT DR- R15 CCX 75 i CCY 20 Znowu wybieramy FLT i zakończymy sobie tym półokręgiem Wybieramy znowu FCT DR- R18 CCX20 i CCY30. Teraz widzimy, że nam się pojawia tutaj taka czerwona linia, czyli sterowanie jeszcze do końca nie wie, jak ma zakończyć ten kontur. I aby już tutaj więcej nie kombinować, mamy taką funkcję jak CLSD, co oznacza mniej więcej tyle, że zamykamy kontur. I tutaj wpisujemy początek tego konturu, czyli CL CLSD. I na końcu konturu wybieramy sobie TLSD minus. I teraz sterowanie ten kontur sobie po prostu zamknęło. Często ograniczamy jakby ilość możliwości, dzięki którym może sterowanie sobie obliczyć przedłużenie ścieżki. No dobrze, zatem sobie wyłączmy automatyczne rysowanie, nie będzie nam już potrzebne. Wybieramy sobie najpierw SL cykle i definiujemy sobie nasz podkontur, geometrię naszego konturu. W okienku wyświetla nam się Jaki numer podprogramu dla tego konturu wybraliśmy? No i w tym przypadku mamy podprogram numer 1. Jeżeli byśmy mieli więcej konturów, będziemy chcieli to już w kolejnym odcinku, to będziemy musieli po prostu zatwierdzić sobie tą, tutaj ten cykl Enter i będziemy dodawać kolejne kontury. Tak, aby utworzyć na przykład jakieś nakładające się na siebie elementy. Ale nam wystarczy na razie tylko ten jeden. Znowu wybieramy SL cykle. Wybieramy cykl 20, czyli dane konturu i wypełnia, wypełniamy sobie tutaj wszystkie dane. Na początku mamy Q1, czyli głębokość frezowania, może być 20. Następnie mamy zachodzenie torów, czyli jaką część narzędzia będziemy angażować w obróbkę. Czyli niestety nie jesteśmy w stanie tutaj utworzyć takie trochoidy, na przykład wpisując tutaj 500. Bo narzędzie zagłębiając się, po prostu będzie wyjeżdżać na początku do tych prostych. Czyli, jeżeli, będziemy, jeżeli byśmy wpisali tutaj 500, no to w, owszem, później, jak już sobie rozfrezuję początek, to wtedy możemy tworzyć taką trochoidę, Ale na początku, narzędzie po prostu będzie w pełnym materiale wjeżdżać sobie aż dojdzie do jakiegoś punktu. i tutaj, zaangażowanie narzędzia sobie zrobimy na przykład na 1,5. Ewentualnie om 1,3 na przykład. Czyli, liczymy sobie promień narzędzia razy 1,3. Następnie, mamy do wyboru Q3, czyli naddatek na stronę, jeśli chodzi o promień. Czyli możemy sobie tutaj nadać na przykład 02 i utworzyć do tego jakąś obróbkę wykończeniową. Ale nam to dzisiaj myślę, że nie będzie potrzebne. Jeżeli ktoś chce utworzyć naddatek, no to myślę, że wie, jak to zrobić. Naddatek na dnie. Spółrzędy powierzchniowe. Bezpieczna wysokość. No to myślę, że te dane już wszyscy znacie. I tutaj mamy ciekawą opcję, czyli promień zaokrąglenia przy zmianie kierunku. Czyli jeżeli narzędzie, tutaj będzie sobie skręcało to utworzy, nie utworzy nam takiej prostej tak, nie utworzy takiego kąta prostego, kąta prostego czy jakiegoś ostrego tylko po prostu utworzy sobie takie zaokrąglenie jakie tam zadamy tak aby obróbka była jak najbardziej płynna i wpisujemy sobie tutaj na przykład promień 5 kierunek obrotu i mamy obróbkę współbieżną lub przeciwbieżną no oczywiście zostawimy sobie współbieżną znowu wywołujemy sobie SL cykle i teraz wybieramy sobie cykl numer 22, czyli frezowanie z grubne wybrania. I dzisiaj na tym frezowaniu z grubnym się skupimy. Mamy do wyboru na początku głębokość dosuwu. I wybieramy sobie na przykład 3 mm. Następnie mamy wartość posuwów głębnego, czyli możemy sobie tutaj wpisać posuw automatyczny, bo mamy u góry zadane za posuw 1000. Następnie mamy posuw przy rozwielcaniu. zostawimy sobie też automatyczne. I tutaj coś, co na początku sprawiało pewne problemy. Nie mogłem tego na początku zrozumieć, bo uważałem, że jeżeli tutaj sfrezowanie z zgrubne wybrania, no to narzędzie do obróbki z grubnej będzie takie, jakie teraz używam. Czyli muszę sobie podać tą dwunastkę, którą tutaj wybrałem. Ale to nie na tym polega. Narzędzie do obróbki z grubnej polega na tym, że jeżeli mamy już wybraną jakąś część kieszeni, czyli na przykład jeżeli. Zakładamy, że wybraliśmy kieszeń, tą kieszeń na przykład, z grubnie jakimś narzędziem, powiedzmy tą 20, to podajemy, że tą 20 to wybraliśmy. I jeżeli ona pozostawiła jakieś naddatki, czyli na przykład jeżeli to no jest R15, to tak radby by wydało. No dobrze, no to jeżeli weźmiemy sobie, załóżmy, o, pres o średnicy 40 mm. I tutaj oczywiście zostawi nam promień, tak? Bo jeszcze nie jest w stanie to narzędzie dojechać do końca, do tego R15. No to wpisujemy sobie w tym cyklu, to tutaj to, ten numer narzędzia i wywołując ten cykl sterowanie automatycznie sobie przeliczy, że zostało nam tylko w narożu te kilka milimetrów, które pozostawiło poprzednie narzędzie. Jeżeli teraz mamy mniejsze narzędzie, którym to, czyli tą dwunastkę, którym będziemy w stanie to wybrać, to po prostu narzędzie nie będzie jechać tutaj całego konturu, tylko po prostu sobie wybierze te naroża. Tutaj mamy posłów przy zagłębianiu się po rampie. Czyli wybieramy wybieram sobie na przykład też automatyczne. Posłów przy ruchu powrotnym, czyli wyjścia po prostu z materiału, współczynnik posuwu. I tutaj też jest bardzo fajna opcja. Czyli, jeżeli sterowanie, przeliczy sobie, że w danym miejscu będzie zaangażowanie narzędzia większe niż które tutaj podaliśmy. To automatycznie sterowanie będzie zwalniać posuw do wartości, którą tutaj podamy. Czyli jeżeli narzędzie wchodzi w narożnik, to automatycznie zaangażowanie tego narzędzia rośnie. I wtedy możemy sobie podać ten współczynnik posuwu 50% i w tym momencie narzędzie będzie nam zwalniać do tych 50%. Czyli jeżeli tu mamy posuw automatyczny 1000, no to 50% będziemy mieli posuw 500 w takich narożach. No i na koniec została nam jeszcze jedna opcja, ale ją może sobie omówimy w kolejnym odcinku. Do tej obróbki, którą dzisiaj będziemy robić, nie będzie nam po prostu potrzebna. No i dobrze, zróbmy sobie symulację, która nie zadziała, bo mamy niezdefiniowa niezdefiniowaną korekcję promienia narzędzia. No i teraz, tutaj w pierwszym wierszu, po prostu musimy określić, czy promień narzędzia jest od, tej, od środka, tak, czy od zewnątrz. No i oczywiście, my chcemy zrobić sobie kieszeń, więc musimy wybrać, żeby promień narzędzia był po prawej stronie, czyli ER, bo otworzyliśmy kontur w tym kierunku. i dobrze. Jako, że wpisaliśmy narzędzie do obróbki z grubnej 20, to narzędzie do sterowania policzyło nam, że zabrakło nam tylko tutaj, w zostaje nam materiał tylko w narożach, i dlatego ta obróbka została otworzona tylko na te naroże. Więc sobie może to usuńmy. Zróbmy sobie tutaj narzędzie do obróbki z grubnej 0 i zróbmy sobie całą kieszeń tą dwunastką. No jak widzimy, Mamy obrobiony kompletny kontur, gdzie te naroża mamy tutaj delikatnie zaokrąglone. Nie w każdym miejscu jak widać tak dokładnie jak byśmy chcieli, ale w większości naroży tak jest. Możemy również tutaj usunąć sobie promień zaokrąglenia i będziemy widzieli, że te zaokrąglenia będą dużo mniejsze. my tutaj mamy po prostu te kąty ostre. No dobrze, zatem przejdźmy sobie do symulacji. No, i jak widzimy, mamy takie wcięcie w materiał. I od czego to jest? To jest od tego, że mamy na początku wybrane wyjazd na bezpieczną wysokość. Niestety, tak jak w, na maszynie, oczywiście to zadziała, bo będziemy mieli po prostu wyjazd do góry. Tak w symulacji, niestety, to wygląda w taki, a nie inny sposób, więc sobie po prostu ten wiersz usuniemy. Jak widzimy, mamy zagłębia zagłębianie po spirali. I rozfrezowuje, i narzędzie sobie po prostu rozfrezowuje dalej ten kontur. No i tak jak mówiłem wcześniej, zatrzymajmy. Nie jesteśmy w stanie tutaj do końca utworzyć trochę idy może przy jakimś kwadracie, albo jakbyśmy wstępnie coś tutaj wybrali to może by się udało. Ale niestety w takich przypadkach najczęściej po prostu nam to nie wyjdzie. Jeżeli byśmy ustawili 5% za zaangażowania. Bo po prostu narzędzie tworzy sobie taką prostą, gdzie w pełnym, po prostu pełnym narzędziem sobie wchodzi w materiał. Jak widzimy nie jest to najbardziej atrakcyjna obróbka jaką byśmy mogli utworzyć, więc sobie po prostu tutaj zmienimy jeszcze zaangażowanie narzędzia, i zachodzenie torów, na troszeczkę mniejsze, na przykład połowę. Czyli będziemy używać jakichś 3 mm na stronę, tak? Tu mamy promień, promień narzędzia 6, no i połowę z promienia mamy 3 mm. No jak widzimy te wcięcia, które są tutaj w materiał, nie są już tak agresywne jak poprzednio, ale nadal nie będzie to obróbka trochę idealna. Znaczy i tak by nie było, ale, ale, ale zaangażowanie narzędzia tutaj się cały czas zmienia. Czyli mamy w większości mamy te 3 mm, ale wchodzą tutaj w naroże, opasamy całym narzędziem tutaj ten materiał i mogłyby powstawać po prostu drgania. Zróbmy sobie jeszcze może 500 mm, czyli 5% zaangażowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem lekko zaskoczony, bo faktycznie w tym przypadku mogłaby się taka pseudo udać. Ale zobaczmy sobie może na innym przykładzie, czy, czy po prostu coś takiego byłoby możliwe. Wróćmy sobie do tego drugi kontur. I zrobimy sobie taki zwykły prostokącik. A jeszcze korekcja promienia narzędzia. Jak widzimy ścieżka nam się utworzyła, ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało w symulacji. Mamy zagłębianie, zagłębianie się po rampie, tak? I teraz w pełnym materiale to narzędzie po prostu idzie do tego drugiego końca. I mimo, mimo, że mamy tutaj uwzględnione te 5%, 5 narzędzia. To i tak to narzędzie w pełnym materiale jak widzieliście sobie tutaj poszło i teraz dopiero tych 5% używa. Czyli niestety tak jak w niektórych przypadkach właśnie tak jak na początku wspomniałem, że może w kwadracie czy w takich dosyć regularnych kształtach gdzie mamy jajko i takie mniejsze jajko to może ta trochoida się udać, ale niestety w takich podłużnych kształtach, jakichś dziwnych zakamarkach no niestety może możemy tutaj napotkać pewną kolizję. dobrze, ale sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz Czyli to zwalnianie na narożach Zróbmy sobie jeszcze tutaj może Zachodzenie torów na 50% I teraz przejdźmy sobie do puszczenia programu tak jakby na maszynie Czyli wykonywanie programu automatyczne Wybieramy sobie nasz program Czyli SL1, go to 0 NC zielone, tylko najpierw sobie zrobimy, wyświetlimy sobie narzędzie I możemy puszczać Jak widzimy wyświetlił nam się komunikat, że będziemy mieli kolizję ze stołem, co nie jest prawdą Ale po prostu nie wiem dlaczego jest takie zabezpieczenie i ten komunikat wyskakuje I aby to wyłączyć, po prostu przechodzimy sobie w tryb ręczny Wybieramy sobie kolizja i wyłączamy sobie dla tych dwóch opcji sprawdzanie kolizji. Przechodzimy znowu w automat, go to zero i zielony. Jak widzimy mamy tutaj posuw 500, gdyż się zagłębia tutaj w naroże, tak, wchodzi tutaj, zwiększa swoje zaangażowanie. I teraz w tym momencie, gdy, już tworzy, gdy zbiera sobie tylko tą połową narzędzia, mamy posłów 1000. I znowu mamy 500, bo wchodzi tutaj w naroże, czyli zwiększa swoje zaangażowanie. Tak, i jak wychodzi na prostą, to już ten posłów jest zwiększony. Aha, jeżeli nie macie takiego podglądu graficznego, to wybieracie sobie tutaj to kółeczko i standardowo macie program i położenie, gdzie widzicie mimo wszystko posłów, ale nie widać tej grafiki. I wybieracie sobie po prostu program i grafika. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli film ci się podobał, to daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście napisz w komentarzach poniżej. Upewnij się, że subskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, gdzie będę omawiał dalszą część SL cykli, w tym jakieś wysepki, jakieś połączone kontury, oraz programowanie parametryczne, czyli ku parametry. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hej!